Każde rozstanie z osobą, którą kochamy, z osobą, która jest dla nas bliska, wywołuje w nas ból, smutek, a nawet rozgoryczenie. Dzieje się tak na przykład, kiedy ojciec czy mąż opuszcza swoją rodzinę i wyjeżdża do pracy za granicą. Dzieje się tak, kiedy dziecko opuszcza swoich rodziców, swoje rodzeństwo i wyjeżdża na kilkutygodniowe kolonie. I tak samo Pan Jezus, który nas tak mocno ukochał, mając świadomość odejścia z tego świata, bardzo się zasmucił i postanowił pozostać z nami aż do końca świata w sposób sakramentalny w darze Eucharystii. Jezus mówi: Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A następnie dodaje i mówi, że sam staje się dla nas pokarmem na życie wieczne. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, to jest krew moja. Przeżywamy dzisiaj w całym kościele uroczystość najświętszego ciała i krwi Pana Jezusa, którą potocznie nazywamy Uroczystością Bożego Ciała. Chcemy dziękować dzisiaj Panu Jezusowi za to, że zostawił nam siebie w darze Eucharystii. Dzisiejsza Ewangelia w redakcji św. Łukasza. Opowiada nam o cudownym rozmnożeniu chleba na pustyni. Myślę, że bardzo dobrze wiemy, że ta Ewangelia, ta Perykopa Biblijna jest zapowiedzią Eucharystii. Bo tak samo jak naród wybrany potrzebował chleba na pustyni, aby zaspokoić swój głód i swoje pragnienie, tak samo my, jako ludzie wierzący, potrzebujemy Eucharystii, potrzebujemy Pana Boga. Bo w nas także jest ten głód i ten głód, te nasze ludzkie pragnienia, może zaspokoić tylko Jezus Chrystus. I może jest tak w naszym życiu, że niekiedy wydaje nam się, że to my robimy łaskę Panu Bogu, że przychodzimy na niedzielną Eucharystię, że przychodzimy na adorację Najświętszego Sakramentu. A przecież tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie. To Pan Bóg robi nam wielką łaskę. To Pan Bóg robi nam wielką łaskę, że zostawił nam siebie w najświętszym sakramencie, bo my potrzebujemy Boga. Święty Jan Paweł II mówił, że Kościół żyje dzięki Eucharystii i my, jako ludzie wierzący, również żyjemy duchowo, rozwijamy się dzięki Eucharystii. Wielu świętych. Chociażby święta siostra Faustyna bardzo często powtarzała, że nie wyobraża sobie dnia, w którym w jej życiu nie ma Eucharystii, bo wtedy czuje się taka słaba, wtedy czuje się taka zalękniona, bo to Eucharystia daje nam siłę, to Eucharystia daje nam moc, to Eucharystia nas inspiruje do tego, żebyśmy podejmowali szlachetne działania w naszym codziennym życiu. Dlatego dzisiaj, kiedy wychodzimy z Jezusem Eucharystycznym na ulice naszych miast, naszych wiosek, chcielibyśmy składać Panu Bogu wielkie dziękczynienie za to, że pozostał z nami w sakramentalnych znakach pod postacią białego chleba i w winie, które staje się Jego krwią. Pamiętajmy także o słowach Jezusa: Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. I bądźmy ludźmi eucharystycznego zdumienia.